Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Od kilku dni relacje między Polską a Ukrainą są napięte w związku z handlem zbożem. Ostatnie wypowiedzi polityków po obu stronach nie tonują nastroju, wręcz przeciwnie. Sytuację tę wykorzystują rosyjskie media, siejąc rosyjską propagandę. Kiedy w lipcu tego roku Putin zdecydował się zerwać porozumienie dotyczące eksportu znacznej ilości ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, już wtedy pojawiały się obawy, że może on próbować wykorzystać zboże jako narzędzie do wywołania podobnego kryzysu imigracyjnego jak ten z 2015 roku. Wtedy jako reakcję na poparcie Unii Europejskiej dla Majdanu Putin namówił prezydenta Syrii, aby otworzył granice swojego kraju po kilku latach krwawej wojny domowej, co spowodowało masową ucieczkę milionów ludzi w kierunku krajów Unii Europejskiej. W wyniku tego wydarzenia miliony uchodźców skierowały się do Europy, co doprowadziło do politycznego kryzysu w całej Unii oraz wielu jej państwach członkowskich. Obecnie sytuacja polega na tym, że miliony ton ukraińskiego zboża zostały skierowane na rynek europejski, co także bardzo szybko spowodowało polityczny kryzys, który dotyka Unię Europejską. Ukraina znalazła się w trudnym położeniu, ponieważ zboże, które nie zostało wyeksportowane przez Morze Czarne, czyli najbardziej efektywną trasą do Afryki i Azji, grozi teraz zniszczeniem podczas kontynuacji rosyjskich ataków, które przewidywane są na jesień i zimę. Nawet jeśli Ukraina zdecyduje się sprzedawać to zboże za znacznie obniżoną cenę, to i tak stanowi to dla niej szansę na przetrwanie. Pojawienie się na rynku europejskim tego taniego ukraińskiego zboża skutkuje destabilizacją rynku zbóż w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Sytuacja ta stawia także rządy tych państw przed trudnym wyborem i presją, jaką niesie ze sobą obecna sytuacja. Niestety, ale po raz kolejny okazało się, że państwa nie potrafią ze sobą współpracować. Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o niedostarczaniu broni Ukrainie odbiły się szerokim echem na świecie. Słowa szefa polskiego rządu trafiły na czołówki najważniejszych serwisów na świecie. Każdemu, kto w czwartek rano zdecydował się odwiedzić główną stronę CNBC, jako pierwsza wyświetla się informacja o ostatniej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego na temat zbrojenia Ukrainy. Jeden z najbliższych sojuszników Kijowa nie będzie już dostarczał broni Ukrainie. Spór o eksport zboża może grozić zerwaniem sojuszu z sąsiadami, czytamy w serwisie. Posunięcie Polski nastąpiło po tym, jak Wołodymyr Zełenski skrytykował Warszawę za dalsze wprowadzenie zakazu importu ukraińskiego zboża i jest przykładem bardziej konfrontacyjnego zachowania polskiego rządu wobec Kijowa przed wyborami. Na wypowiedź prezydenta Ukrainy zareagowała m.in. była wicepremier, obecnie europoseł Beata Szydło. To, co mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, to insynuacje niegodne tak poważnego polityka, oceniła. Polska jednak wycofała się z komentarzy, obiecując, że nadal będzie wysyłać broń. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że słowa premiera zostały zinterpretowane w najgorszy możliwy sposób. Spór z Ukrainą dotyczy interesów oligarchów ukraińskich, którzy chcieliby sprzedawać zboże na terytorium Polski. My natomiast musimy chronić interesów polskich rolników. Oświadczył w czwartek w programie Pierwszego Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że PiS będzie w tej sprawie konsekwentny. Rzecznik rządu Piotr Miller, komentując skargi polityków z Kijowa na polskie embargo zbożowe, oświadczył, że Polska nie będzie w jakiś sposób cofać się przed presją moralną czy prawną. Zasugerował, że Ukraińcy przebywający w Polsce przestaną otrzymywać wsparcie socjalne. Nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku, powiedział Piotr Miller. Premier Mateusz Morawiecki nie ukrywa, że sytuacja między Polską a Ukrainą w kontekście zboża jest napięta. Jednocześnie zapewnił o dalszej chęci pomocy. Kampania wyborcza ruszyła na dobre. W mediach pojawiają się najważniejsi politycy. Dzień po tym, jak w Polsacie gościł Donald Tusk, pojawił się tam również premier Mateusz Morawiecki. Będziemy utrzymywali tranzyt ukraińskich towarów, nie ponosimy żadnych kosztów, a nawet na tym zarabiamy. Nasz hub w Rzeszowie, w porozumieniu z Amerykanami i NATO, nadal będzie funkcjonował. Ubolewam nad tym, że ukraińscy oligarchowie zaczęli wpychać swoje zboże na nasz rynek. Nie może być tak, że oligarchowie ukraińscy albo rosyjscy rządzą na rynku zbożowym w Polsce. Transport tak, eksport tak, rozchwianie i destabilizacja rynku nie, stwierdził szef rządu na antenie Polsat News. Polsko-ukraińskie relacje można jeszcze naprowadzić na dobrą drogę, ale należy być stanowczym w pewnych postanowieniach, powiedział w TVP1 lider Kukiz15 Paweł Kukiz. Jak ocenił, być może prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest zakładnikiem oligarchów, w których rękach są główne spółki zbożowe na Ukrainie.
To jest kraj bardzo skorumpowany, na razie jest skonsolidowany, bo ma zewnętrznego wroga i daj im Boże zwyciężyć nad ruskimi, ale będą mieli potężny problem, również Europa, my ze skalą korupcji na Ukrainie, tymi oligarchami, mówił polityk. Dodał, że zwracał rządowi uwagę na potrzebę rzetelnej weryfikacji mężczyzn, którzy przebywają na terenie Polski, podczas gdy ich rówieśnicy tracą życie w Bachmucie, Doniecku i Donbasie. Szefowie resortów rolnictwa Polski i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną i zgodzili się współpracować na rzecz rozwiązania biorącego pod uwagę interesy obydwu państw. Polski minister Robert Telus wezwał swojego odpowiednika, by ten wycofał skargę do WTO. Jak wskazano w komunikacie z Ukrainy, obaj ministrowie omówili bieżącą sytuację dotyczącą ukraińskiego zboża i zdecydowali się znaleźć konsensus. Zgodzili się znaleźć rozwiązanie uwzględniające interesy obu krajów. Strony potwierdziły bliskie i konstruktywne relacje i mając je na uwadze, zgodziły się wypracować w najbliższej przyszłości opcje współpracy w kwestiach eksportowych. Czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu. Dodano również, że w najbliższych dniach mają odbyć się negocjacje. Strona polska ma przeanalizować ukraiński plan dotyczący eksportu i zgłosić do niego propozycje. Jak powiedział minister Telus, cieszy się, że Ukraina zaczęła z nami nareszcie rozmawiać, a nie z Niemcami czy Unią Europejską ponad naszymi głowami. W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie Platformy Koordynacyjnej do spraw eksportu ukraińskiego zboża, składające się z Ukrainy i 5 krajów sąsiadujących oraz innych państw członkowskich Unii zainteresowanych rozwiązaniem problemu zbóż, na którym zostanie zatwierdzony plan działania zaproponowany przez Ukrainę. Zostało to ogłoszone wczoraj w Brukseli, podczas konferencji prasowej Komisji Europejskiej. Komisja Europejska przypomniała, że plan działania mający na celu rozwiązanie problemu eksportu zbóż został opracowany przez Ukrainę i składa się z różnych elementów. Obejmują one ustanowienie bardziej rygorystycznej kontroli eksportu ukraińskich produktów rolnych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu wyjaśnienie eksporterom wrażliwości rynków sąsiednich, podsumowanie informacji na temat końcowych konsumentów ukraińskich produktów rolnych. Słowa Wołodymyra Zełenskiego sugerujące, że Polska, strosząc się w piórka Solidarności, tak naprawdę przygotowuje grunt dla Moskwy, były tak po ludzku podłością. Politykom zdarza się być podłym, ale wobec podłości nie można przechodzić obojętnie, bo będzie ona się powtarzać. Co ciekawe, prezydent Zełenski wyraźnie stara się poprawić relacje między Ukrainą a Polską, co zostało udokumentowane jego wizytą w Lublinie wczoraj. Podczas tej wizyty prezydent Ukrainy podziękował wolontariuszom oraz całej Polsce za wsparcie udzielane Ukrainie w trudnych czasach. Polscy rolnicy są oburzeni decyzją Komisji Europejskiej o zniesieniu embarga na ukraińskie zboże. Obawiają się, że zagrozi to funkcjonowaniu ich gospodarstw. Jednostronny zakaz wwozu ziarna, jaki wprowadziła Polska, też ich nie uspokaja. W związku z tym w następnym tygodniu organizują w Warszawie protest. Solidarność Rolników Indywidualnych dokonała zgłoszenia zgromadzenia pikiety pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie w dniu 27 września, środa w godzinach 10-12. Koszty generowane w tym sezonie nie pozwalają na uzyskanie nadwyżki z produkcji lub też minimalizują je do symbolicznych wartości. Dodatkowo niekontrolowany napływ surowca z Ukrainy pogorszył sytuację na rynku, przy czym wszystkie obecne działania są tylko chwilowym gaszeniem pożaru. Pierwsze zbiory kukurydzy na ziarno przynoszą już straty. Kukurydza w wielu gospodarstwach co najwyżej zamknie produkcję na zero lub pozwoli na uzyskanie niewielkiego tylko dochodu. W cennikach skupu zbóż bez większych zmian. Aktualnie stawki proponowane za kukurydzę mokrą mieszczą się w przedziale 400-500 zł za tonę, choć z izb rolniczych napływają sygnały, że rzadkością nie są propozycje na poziomie 300 zł za tonę. Wydaje mi się, że problem polsko-ukraiński jeszcze pozostanie z nami na długo. Historyczna pamięć będą wytwarzać naturalne sprzeczności interesów. Jeśli zamiast je przepracować i rozwiązywać, będzie się na nich wyłącznie politycznie żerować, na przykład w rytmie kolejnych kampanii wyborczych, sprzeczności zmienią się w konflikt. PiS pokazał swoim wyborcom, że nie sprzeda ich nawet za najlepszego przyjaciela, czyli Ukrainę. Kto wie, czy nie pomoże im to odwojować akurat tej grupy wyborców, która odbiła od nich w ostatnich miesiącach w kierunku Konfederacji. A może to być w tych wyborach decydujące. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy ceny w skupach podniosą się, czy będą dalej spadać. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym.
Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!